przenieśliśmy się na wyspę Hawaii, którą dla odróżnienia od stanu Hawaje zwie się często Big Island. Jesteśmy w pobliżu miasta Hilo, największego miasta na wyspie, nad zatoką o tej samej nazwie. Big Island to największa i geologicznie najmłodsza wyspa w archipelagu Hawajów. Ma 10 432 km2, co stanowi ponad 60% powierzchni całego archipelagu. Nadmorskie skały wyglądają jak świeżo zastygła lawa. W pobliżu naszego hotelu jest 10-hektarowy park Liliuokalani z japońskim ogrodem uważanym za największy tego typu ogród poza Japonią. Naturalna marina w niewielkiej zatoczce. Hilo liczy około 45 tysięcy mieszkańców i jest centrum administracyjnym wyspy. Ma tu siedzibę uniwersytet i liczne placówki kulturalne. Hilo było dwukrotnie poważnie zniszczone przez tsunami. W 1946 roku po trzęsieniu ziemi w pobliżu Wysp Aleuckich fala osiągnęła 14 metrów. Zginęło wówczas 160 osób. Po tym zdarzeniu utworzono Pacyficzne Centrum Ostrzegania przed Tsunami. W 1960 roku po silnym trzęsieniu ziemi w Chile fala osiągnęła 8 metrów i zginęło 61 osób. Kościół katolicki pod wezwaniem świętego Józefa. Budynek sądu i urząd pocztowy. Muzeum Tsunami. W Hilo jest także międzynarodowe lotnisko. Drzemiący wulkan Mauna Kea z obserwatorium astronomicznym na szczycie. 75-metrowy most dla pieszych umożliwia wejście na małą wyspę Mokuola, co po hawajsku znaczy Wyspa Życia. Zwana jest ona także Coconut Island. Można tu skakać do krystalicznie czystej wody z 6-metrowej kamiennej wieży. Miejscowi przybywają tu na piknik w małych pawilonach lub wprost na trawie. Na wysepce odbywają się też ceremonie związane z zawarciem związku małżeńskiego. Wysepka leży w bezpośrednim sąsiedztwie odwiedzonego już przez nas wcześniej japońskiego ogrodu królowej Liliuokalani.